19 kwietnia wspominamy świętego Leona IX, papieża. Bruno, hrabia Eggisleim d'Augsburg, urodził się 21 czerwca 1002 roku. Był krewnym cesarza Konrada II i cesarza Henryka III. Miał zaledwie 5 lat, gdy matka oddała go do szkoły i na wychowanie biskupowi w Toul, Bertoldowi. Tu ukończył chlubnie trivium i quadrivium, a więc wszystko, co szkoła katedralna mogła mu dać. W 18 roku życia został mianowany kanonikiem w Saint-Étienne, taki bowiem był wtedy zwyczaj. W kilka lat potem otrzymał święcenia kapłańskie, pełnił obowiązki kapelana cesarskiego na dworze Konrada II. Mając 24 lata, został biskupem w Toul. Od razu zabrał się do reformy kleru diecezjalnego i zakonnego. Nie była to sprawa łatwa. Przełożeni byli wtedy mianowani przez cesarzy i panów świeckich, którzy nie zawsze liczyli się z przydatnością kandydatów, dbając o to, by mieć na tych stanowiskach ludzi sobie oddanych. Bruno swoim taktem i zabiegami umiał jednak tak pokierować sprawami, by urzędy duchowne były obsadzone ludźmi godnymi. Zwoływał synody, na których dokonywał zbawiennych reform. Zagrabione przez księcia Vaucouleurs dobra biskupie, kiedy zawiodły wszystkie inne środki, odebrał siłą. W roku 1046 interweniował u cesarza Henryka III za biskupem Lyonu, kiedy ten wpadł w zatarg z cesarzem. Po śmierci papieża Damazego II w 1048 roku wysłano do Rzymu poselstwo do cesarza Henryka III, by wyraził zgodę na wybór Halinarda, arcybiskupa Lyonu, na papieża. Halinard jednak odmówił przyjęcia tej godności. W tej sytuacji Bruno w obecności legatów rzymskich został desygnowany na papieża przez Henryka III w grudniu 1048 roku. Bruno oświadczył, że przyjmie urząd papieski, jeśli Rzymianie i duchowieństwo jednogłośnie zaakceptują jego wybór. Podkreślił tym samym konieczność wyboru, a nie mianowania. Przybył do Rzymu w stroju pątnika, zdjął sandały i boso udał się do grobu świętego Piotra, a Rzymianie i duchowieństwo jednogłośnie przez aklamację wybrali go na papieża. Jako biskup Rzymu zatrzymał równocześnie urząd biskupa Toul. Bruno przyjął imię Leon IX i został koronowany w bazylice świętego Piotra. Jego pontyfikat trwał zaledwie 5 lat, były to jednak lata prawdziwie błogosławione. W tym czasie zreformował życie duchownych oraz kurię rzymską i papieską. Zapoczątkował trwałe reformy, które miały uniezależnić kościół od cesarzy niemieckich, a także usunąć symonię, czyli handel godnościami, i nikolaityzm, czyli małżeństwa i konkubinaty kleru. Na duchownych, którzy otrzymali urzędy drogą przekupstwa lub symonii, nałożono wysokie kary. Biskupów symoniackich złożono z urzędu. Takie reformistyczne synody przeprowadził papież w Rzymie, Pawii, w Lisz, w Trewirze, w Toul, w Reims, uczestnicząc w nich osobiście. W latach 1050-51 uczestniczył w synodach m.in. w Moguncji, w Vercelli, w Salerno i w Benevento. Łącznie odbył 12 synodów w Italii, we Francji i w Niemczech. Przez swoje podróże poza granice Italii manifestował uniwersalny charakter papiestwa i uświadomił, że papież jest zwierzchnikiem wszystkich kościołów. Leon IX utworzył także kolegium kardynalskie i wyznaczył mu zadanie – wspomaganie biskupa Rzymu w posłudze kościołowi. Uważał, że papież powinien osobiście głosić wiarę kościoła i brać udział w uroczystościach kościelnych. Synod w Rzymie z 1049 roku zaostrzył kary nakładane na kapłanów niezachowujących celibatu, a wiernym odradzał korzystania z posług żonatych księży. Na synodzie w Reims w tym samym roku dla papieża zastrzeżono tytuł Universalis Ecclesiae Primas Apostolicus. Rok później na synodzie w Siponto Leon IX wydał szereg dokumentów skierowanych przeciwko zwyczajom Kościoła Wschodniego. Zamiast trójporozumienia między papiestwem, Bizancjum i Niemcami wymierzonemu przeciwko Normanom, doszło do rozłamu między Kościołem Wschodnim a Zachodnim.
Wielka schizma wschodnia w roku 1054 dokonała się ostatecznie tuż po śmierci papieża. Obawa przed Normanami skłoniła Leona IX do tego, by z częścią wojsk niemieckich, italskich i wspierających go powstańców apulijskich, słabo uzbrojonych i niedostatecznie wyćwiczonych, wyruszyć przeciwko Normanom. Leon IX, dowodząc osobiście wojskami, przegrał bitwę z Normanami pod Civitate i dostał się do niewoli. Po kilkumiesięcznej niewoli ciężko chory papież powrócił do Rzymu. Zmarł niedługo później, 19 kwietnia 1054 roku. Papież Wiktor III w roku 1087 nakazał relikwie świętego Leona IX umieścić w podziemiach Bazyliki świętego Piotra w osobnej kaplicy. Kiedy zaś w wieku XVI została wystawiona nowa, obecna bazylika, relikwie świętego Leona IX umieszczono pod ołtarzem świętych męczenników Marcialisa i Waleriusza. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Leon, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.